Witajcie, moi drodzy pandemiowaci podróżnicy, po raz kolejny w wirtualnej Turcji. Oto przed wami kolejny odcinek z Zaptije. I pragnę na sam początek zauważyć, że mam nowy telefon. I w związku z... który dostałem na urodziny. I w związku z tym teraz na nim będą prowadzone gameplaye z obecnie... dosyć z obecnie jako tako popularnej gry na tym kanale. Czyli tureckiego sandboxa rozgrywającego się w XIX czy tam którymś innym wieku. No na pewno gdzieś raczej starym. No, na pewno gdzieś raczej starym. I w związku z tym, że wszedłem w posiadanie nowego telefonu, to musiałem wszystko sobie przeinstalować ponownie, to co miałem na poprzednim, a przynajmniej ułamek tego, no, przede wszystkim to grę, z której obecnie prowadzę serię na tym kanale, czyli Zaptije właśnie. No i poza tym, słuchajcie, ogólnie jakie to są możliwości związane z tym, że mam teraz nowy telefon, bo w przeciwieństwie do poprzedniego, ten jest znacznie mocniejszy, zawiera więcej pamięci, ma płynniejsze, pozwala, umożliwia poszczególne aplikacje, w tym również gry, które mnie najbardziej interesują osobiście, oczywiście. Działa na nim bezproblemowo, płynnie, prawie że płynnie w sumie. A jak szczególnie, kiedy jest na najniższą możliwą grafikę ustawione właśnie w opcjach. I potrafi niczym pewien azjatycki telefon, pewnej azjatyckiej firmy, Xiaomi, udźwignąć nawet najbardziej wymagające aplikacje. W sumie z Planety Faktów miałem przyjemność usłyszeć takie słowa właśnie pod telefonem Xiaomi, jakoś tak. No więc właśnie widzicie, w związku z tym ustawiłem sobie grafikę na Beautiful i uwierzcie mi, to co za chwilę zobaczycie zmieni wasze postrzeganie tej gry całkiem. No i przyznaję się, że... No właśnie. Ale dobra, przejdźmy już do właściwej gry. No więc patrzcie i podziwiajcie, moi drodzy, jak to wszystko płynnie chodzi na tym telefonie teraz. I zobaczcie, tak jak już mówiłem, większa rozdzielczość, w związku z tym, że jest to nowy telefon cały, no, co powinno być w sumie oczywiste, jest lepszy od tego, co odbywałem wtedy. I zanim gry kazały dużo płynniej, zanim gry dużo chodzi o wiele płynniej, bo w ogóle, ma sporo pamięci oraz potrafi wytrzymać nawet najbardziej wymagające aplikacje, czyli takie najbardziej wymagające graficznie. Yeah.
No ale dobra, przechodząc do odcinka. Ten, który teraz właśnie nagrywam, nie będzie zbyt długi, w przeciwieństwie do poprzedniego, który trwał, który jak odkryłem, trwał aż 41 minut. I w takim razie postanowiłem, że nie będę marnować naszego czasu na misje poboczne, bo te całe odbijanie dzielnic z rąk gangów i ratowanie tych tutaj sklepikarzy, tak jak teraz, nie są misjami fabularnymi, tylko misjami pobocznymi, mającymi nam pomóc odblokować misje fabularne. Jedną misję popularną i aż parę pobocznych, to wiecie dobrze, jak to się skończyło w sumie. Ale teraz jesteśmy w pełni uświadomieni z własnego doświadczenia tym, że nie jest to... Że nie jest to zbyt dobry stan. Z własnego doświadczenia tym, że... To nie... Że nie, to są misje poboczne, a nie żadne fabularne. No przecież to jest sandbox, więc powinieneś się domyślić, Michale. Ale no właśnie widzicie wyraźnie, co tu się odwala. Więc ponownie, tak jak już mówiłem, Nie będę marnować się naszego czasu przechodząc misję poboczną, a będę marnować się nie jestem przed misjami popularnymi. I mam nadzieję, że to nie będzie zajmować zbyt długo. No to te misje poboczne nie będą parowane też szybciej. Oni właśnie tam są. Bardzo. Zaliczyłem misję nie ginąc ani razu. No dobra, no i co w związku z tym? Odblokowała się kolejna misja fabularna. Tak więc już sam. Także ustalone. W swoich gameplayach będę nagrywać głównie misje fabularne. Bo tak to jak się akurat okazuje mi się marnować w sumie wasz czas. A no to... Bo jak się akurat okazuje, odcinki okazuje się być zbyt długie niż powinny i nie kontroluję przez to swojego czasu. Chociaż się udało mi dotychczas przed 7 odcinkiem, pomijając pierwszy, uniknąć się aż takiej długości. Takiego czegoś wymaga właśnie ta gra, żeby przechodzić misja poboczne, żeby odblokować misja fabularne. No i proszę bardzo, Artisans. Przestępcy atakują Artisansów w mieście. Pomóż Artisansom i oczyść miasto. Zaczynamy. I mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj ścinać, bo jak nie, to się trochę wkurzę. O nie. Czemu to jest taka mgła? O nie! Niezbyt przyjemne rzeczy się zapowiadają. I to już wyraźnie tutaj widać. O nie. Zostawcie tego biedaka, łajdaki. Co? Co? Co ci goście robią? A! Niczym w filmie akcji.
strzela bez żadnego budowania w tych draniów. Okej, okay, nic ci nie jest, artyzansie. Artyzanie. Kurde, muszę zrobić co to. Artyzanie. Trzeba uratować pozostałych. Zanim ci przestępcy i wypadną. Jazda! Było nie przeładowywać poza kryjówką, frajerze. Okej, ile tych artyzanów jest? Dobra, wyczyśćmy ulicę ze zła, jak się na nim pomysł. Spadaj z tego razu. O nie, nie ma opcji. Dawać! Nawalamy artyzami! Muszę sobie trochę przyciszyć. O nie. No po prostu, no nie. Ktoś się jeszcze na tych biednych artyzanów czai? No nie! Będę cię tu bronił jak wilk. No kurde, tym razem ci przestępcy naprawdę przeżyli i rozproszyli się po całym mieście, holender jasny. Jeżeli ty zginiesz, to nie wiem co będzie, naprawdę. Musimy się strzec. To poważnie. Ale na widzę, bo zostali przestępcy. Okej. Nie róbcie mi trochę, nie róbcie mi, ja was uprzejmie poproszę takich dziwnych rzeczy, okej? Bo ja się trochę czuję niepocieszony patrząc na to wszystko. Właśnie zaliczyłem misję, moi drodzy kochani. Odnalazłem tego, wreszcie tego ostatniego łobuza i go załatwiłem. Ale nie podobało się tak wstępnie. Tutaj jest kolejna wojna gangów, ale ja nie będę. Ale ja już wam coś teraz sobie ustaliłem.
Nie będę! Co to za podwójne misje tutaj? Czy Traffic Cars are going on to not be even generating rounds on the kit at landing on the east? No dobra, ale ja na waszych oczach tego przychodzić nie będę. Misja zakończona. Gratulacje. Ale mnie też zastanawiało, dlaczego było tak niezbyt przyjemnie w nocy. Co do... misja specjalna. Właśnie na mapie pojawiła się na nowo ta oto właśnie ikonka, która ma przyjemność nam mówić, że there's a loan shark who lends money to people with usury and seizes their property. No słuchajcie, tym razem jednak postanowiłem nie wykonać tej misji, bo mnie jeszcze nerwy łapały totalnie. Najtrudniejsza misja skradonkowa, która kurde nie nadaje się na odcinek, zwłaszcza na sam koniec miesiąca, cóż za niespodzianka. No ale tak się niestety stało. Powinienem lepiej gospodarować czasem, naprawdę. A zamiast tego, zajmę się kolejnymi zwycięzcami przy sklepie. Oraz obronię miasto przed kolejnymi falami zbirów, tym razem nie tylko Kilkobera. I oczywiście, że w nocy, bo w nocy to najlepiej jest się... Ej, serio? No tak, nie. No tak, no najlepiej jest na starcie zostać założony niż... Ale przy tańcu, za przeproszeniem... Nie! No kurde, zostawcie mnie wywalczące bez pomocy, nie! Ja. Misja ukończona. To było szybkie. Ale kurde, mogłem znacznie lepiej to wykonać. Zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. Trzecia z 10 ukrytych produktów. Obecnie 10. A tam z kolei pojawiła się misja fabularna, której ikonką jest... ogień. Cóż to może być takiego? Tak teraz. Rajd opiekuje. Zdrajcy zaatakują nasz dom. Obroń Tekkę. No po prostu świetnie. Uda się do Tekkę. No przecież ten gość mnie... No przecież ten gość mnie wychował. Nie zamierzam mu pozwolić tak łatwo przejść na tamten świat. Co za dranie. No przecież za każdym razem, jak chce się skradać, to... Coś idzie kompletnie nie tak. No co, jak ty tam wdrażałeś, paniaczku? Ja ci dam wchodzić na dom pasterski. Tam jest ten syn zdradzonego! Spadaj, frajer. Nie powinienem się wejść.
powinieneś żyć! Ty powinieneś podzielić się swoją drużynę w gnoje! Nie, 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 nie. Obroń teczkę. Teczkę? To ty? Nie wiedziałem, że się ten jest nie zaskoczy w takich klockach, a przynajmniej tak z mojego mniemania. Dobra, broniamy tego domu. Jazda! Nie, najwidoczniej będę musiał to jakoś zmontować. Bo jednak ten odcinek będzie dosyć długi. No, bez jaj. Amunicja mi się skończyła do jasnej ciasnej. Interesował? No, ładuj ten system. Dalej. Synem zdradzonego szefa. Nigdy. Co jest? Przestańcie mnie prześladować. Dlaczego ten pistolet ma tak mało amunicji? Na Matrixa go załatwiłem. Nie! Czemu ty... Lusienka misja od początku, kurde! No kurde, niech uwierzą wszyscy ci, co powątpiwali w to, co może się tutaj dziać. To, co się teraz dzieje, to jest jakby egzamin męskiej wytrzymałości, jak jej ta gra mi się odpowiadała. No kurde...
można sobie ze mnie robić takie hipoty. A ja tymczasem punktuję niemiłosiernie to pawiany. Ja przecież się robotop. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. No powinienem dalej rozmawiać o tym swoim nowym telefonie, ale o tym co nie wiem. No, a nowy telefon oznacza też na nowy tą szczególkę tutaj na górze. A to co mam powiedzieć, no co? Zaczęliśmy przestępcy. Teraz to już naprawdę zaszliście mnie za skórę, wiecie? No i wreszcie kolejna od dłuższego czasu w tej grze cutscenka. No i dobra, co tutaj mamy? No właśnie, niestety ci dranie spalili nasz dotychczasowy dom. Dom zastępczy. I pierwszy raz na twarzy tego zdrajcy całego wyświechta się uśmiech. Jawi się uśmiech. Że wreszcie udało mu się... Że wreszcie nie było zbyt pozytywnie w tej... Że wreszcie w tej mieścinie zapanowało coś innego niż radość... Że wreszcie w tym mieście z powodu obecności bohatera zapanowało coś innego niż radość... duma z samych siebie. A mianowicie... No... Zemsta złoczyńcy na bohaterze za to, że ten cały czas krzyżuje, czas mu miesza szyki i spalił jego nowy dom. Ale kurde, oprócz tego także przyprawił, ale tak naprawdę to była zemsta podwójna, bo także dokonana na graczu z powodu tego, jakie to jej poszczególne mechaniki kluczowe okazały się być kiepskie. Niezbyt dobrze działające w przypadku misji, które powinno się w domyślnie wykonać skradankowo, ale jest to w istocie niemożliwe i wymaga, a przynajmniej jeżeli chodzi o chęć przejścia ich na szybko, na potrzeby odcinka, by ten nie był zbyt długi. No, ale wyszło jak wyszło. Poza tym taka ciekawostka. Tak naprawdę już wcześniej nagrałem ten odcinek, o godzinie 12 w nocy, ale ostatecznie słusznie stwierdziłem, że nie ma sensu takiego czegoś kręcić i no właśnie, w ostateczności wyszło jak wyszło. No i proszę Państwa, dwie godziny już zajęła mi cała ta nagrywka, którą powinienem już dawno skończyć, bo to nie ma sensu. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Wreszcie postaram się w międzyczasie przejść tą specjalną misję, która przypomina mi miała gorączkę, no z powodu tego, że chciałbym przejść tak na szybko, bo wiadomo, bo jest prawie że koniec miesiąca, a chciałbym przecież nowy robić się z tymi filmami i utrzymać jakąś tam regularność rzucania filmów co miesiąc, ale no właśnie, ponownie, no i to tym razem nie jest już sprawa kukta to zwanego myśleniem o swoich prywatnych rzeczach, tylko na najautentyczniej w świecie groza, zwyczajna groza, której trudno się oprzeć, a groza.
Groza, która spowodowała, że no właśnie, o czym przedyskutowałem już to sam ze sobą, no bardziej mnie pociąga, to źle brzmi, życie prywatne od YouTube'owego, a bycie YouTuberem mi się jako tako znudziło już gdzieś tam w kwietniu roku 2017. Kiedy to po roku działalności, niestety, ale zawiesiłem na 7 miesięcy swoją działalność i oddałem się z przyjemnością. No i dostałem tego nieszczęśliwstwa skutki. A obecnie robić takich rzeczy nie zamierzam. Zamierzam nagrać film każdego miesiąca, przynajmniej raz na miesiąc, ale nadal. No bo wiadomo, no jestem przede wszystkim everydaymanem, a nie youtuberem, choć nie za bardzo mam życie towarzyskiego, choć nie za bardzo mogę się zacieszyć życiem towarzyskim, nieważne, ale właśnie pewna rzecz w moim życiu, o której wam mówiłem, ale jej nie zdradzam non-stop nie będę zdradzać, skłoniła mnie do refleksji na swój temat i sprawiła, że chciałbym znaleźć kogoś mi bliższego, niekoniecznie z mojej rodziny. I może nawet powinien się udać do psychoterapeuty. Nieważne, w każdym razie, tak więc zgodnie z obietnicą wykonałem te dwie misje. Tak, nagrywa się. Wykonałem te dwie misje fabularne kolejne, które wam obiecałem, że wykonam. A teraz do zobaczenia za miesiąc w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że tym razem nie będzie już tak budząco grę w żyłach jak w dzisiejszym odcinku. I przy okazji cieszmy się z tej okazji, że jestem teraz posiadaczem całkiem nowego i lepszego wydajnościowego telefonu, na którym będę mógł bezproblemowo nagrywać się tę grę Mobile Zenem. Dobra, tak więc do zobaczenia i liczcie także na film na kanale The Movie, na kanale Michael Medy Centaur Fox, który też się pojawi niebawem. A może i nawet już się pojawił. Cześć!